Leonard, pisarz snobujący się w bycie offline, pragnie wydać kolejną powieść będącą zapisem romansu z pewną aktorką. Jego wydawca, przystojny Kirillowicz Alain, odrzuca książkę, bo o wiele bardziej pasjonuje go teraz świat e-booków, a dokładnie atrakcyjna doradczyni do spraw digitalizacji. Alanowi umyka więc, że jego żona, marząca o ambitnej roli serialowa aktorka Selena, spotyka się z pewnym pisarzem, którego partnerka także nie wie o zdradzie, bo jest zbyt zajęta ogarnianiem PR-u prowadzącego podwójne życie polityka. Podwójne życie, to właśnie o tym filmie mówimy. Filmie, którego autorem jest i twórcą Olivier Assayas. Film, który z jednej strony może być, jak sami zobaczyliście, komedią pomyłek, a z drugiej strony filmem o zdradzie. No właśnie, czym jest ten film? Czy o takim współczesnym życiu Francuzów. Tak, bo tak jak z tego streszczenia nawet już tutaj wynika wyraźnie, że mamy tutaj skomplikowane relacje bardzo. Trójkąty, czworokąty, wierność, zdrada, niewierność i tak dalej. Oczywiście to są takie różne gry, mniej lub bardziej oczywiście skomplikowane. Natomiast myślę, a to że wszystko też ubrane w jedną wielką rozmowę, bo to no, się wszystko toczy tak, w dialog. Są dialogi oczywiście tutaj przede wszystkim dialogi. Natomiast takim tematem myślę, że tego filmu przede wszystkim, no, poza tym, że mamy tutaj do czynienia z, bo tak miało być, tak, reżyser zapowiadał, że to ma być film trochę niemoralny. Tak? Więc w jakimś sensie on pewnie jest niemoralny, w tym sensie, że no, mamy tutaj przede wszystkim pokazane te właśnie relacje uczuciowe, które no, idą w stronę właśnie takiej niewierności, ale z drugiej strony z czego ta niewierność wynika? Z czegoś takiego problemu szerszego, prawda? Bo tutaj on połączył dość w miarę zgrabnie nawet, połączył taką refleksję nad przemijaniem, może nie za bardzo jakąś tam bardzo, może nie za bardzo pogłębioną, ale jednak nad przemijaniem, czyli że nowe wypiera stare, i że mamy tutaj rzecz, no niby jak tak się teraz powie. Ale też przemijanie, jeśli chodzi o wiek. Ale prawda? Też jeśli chodzi o wiek, to zresztą było też w jego tutaj wcześniejszym filmie pokazane, Sils Maria. I tutaj na przykład w tym filmie mamy z jednej strony to przemijanie, właśnie jeśli chodzi o wiek, że nowa kochanka jest lepsza od starej żony i tak dalej. I on to wszystko jakoś tam połączył. Tak. E-booki oczywiście wypierają czyli nowa, książki. Tak, nowa technologia jest lepsza. No właśnie, on to jakoś tam połączył rzeczywiście, no, zmiksował to dość zgrabnie. Tyle, że oczywiście na samym początku ja taki miałem no, taką refleksję, że no, zdaje się, że o tym wszystkim to już dawno wszyscy powiedzieli i napisali wszystko, prawda? To znaczy już to nie jest, no, to taki troszkę odgrzewany kotlet i to połączenie no, i o zdradach i o niewierności. W kinie już byli tacy, którzy opisali to i zgrabnie i ciekawie, inteligentniej wcześniej. Przed reżyserem francuskim. I jeśli chodzi o przemijanie, też już było parę filmów głębszych. Ale, i jak też to, wiesz, ale jak to Francuzi zrobią, to jest bardzo wdzięcznie. I wdzięcznie nie, wygląda. Znaczy, zgoda. Tam są bardzo fajne momenty, bardzo zgrabne, bardzo ciekawe. Też chwilami dialogi. Rzeczywiście słucha się świetnie, w tym sensie, że są fajne gagi, tam odwołania do Białej Stążki Hanekego, które no, tak, są tutaj o tyle szokujące, że w takim rzeczywiście backgroundzie bym powiedział, no nikt się tego by nie spodziewał. No, znaczy, jeżeli nawet myślicie, że domyślacie się, w jakim kontekście zostanie użyte, no to na pewno to się mylicie, to absolutnie nie. Rzeczywiście tutaj jest kilka takich bardzo zgrabnych, fajnych, dowcipnych momentów, ale wydaje mi się też, że z drugiej strony no, troszkę reżyser poszedł, wpadł we własną pułapkę, to znaczy, że opowiedział o różnych tam snobizmach, sztucznościach, hipokryzji, takich pretensjonalności, prawda, swoich bohaterów. No ale jednocześnie no, trochę wpadł w tę pułapkę, że też chciał być taki, kurczę, no strasznie erudycyjny, kinofilski, snobistyczny i że no, chciał zrobić taką inteligentną, bardzo intelektualną nawet chwilami komedię i to no, czasami to mu się udało, a czasami jest to takie trochę na siłę i nie do końca zawsze aż tak, trochę pseudointelektualne chwilami mi się wydaje. Aż się boję nawiązać tutaj do Alena, bo boję się, że tutaj już w ogóle pojedziesz. Tak, nie, bo ja tak no wiem, no, on się inspirował częściowo, a ja się inspirować miał podobno życiem Alena, no, zresztą tutaj trochę to widać, no bo właściwie Woody Allen kręci właściwie jedną historię w różnych wariantach. To mam wrażenie, że najbardziej Woody Allenowski jest ten pisarz tutaj. I ten tak? Allenowski pisarz ewidentnie tak jest Allenowski, ale z drugiej strony no, też oglądając ten film miałem wrażenie, że jednak no, tak naprawdę ta Assayas trochę szydząc pewnie gdzieś w głębi duszy z Allena, to trochę też jednak mu zazdrości. No, no, takiego zmysłu obserwacji, takiego poziomu naprawdę inteligentnego gagu, no, jaki osiągnął amerykański reżyser, no jednak Assayas no, nie osiągnął niestety.
A jeszcze jedna rzecz, znaczy według mnie to trochę rozczarowało to, że niestety nie ma tego czegoś, co było na przykład w jego wcześniejszych filmach Sis Maria, na przykład ze świetną tam Juliette Binoche, która tutaj też gra. Zaraz do niej wrócimy. Zaraz do niej wrócimy. Tak. I tam była naprawdę świetne dialogi, ale też fantastyczne postaci. No, to była taka trochę z kolei wtedy zabawa w taką lajtową personę Bergmana, bo on tam zrobił taką trochę nawiązanie do persony Bergmana, ale oczywiście w takiej lajtowej francuskiej wersji, troszkę zrzedzonej, bardziej takiej lekkiej, lekkostrawnej. Ale tam to było ciekawsze. Tutaj te postaci, które są, są takie troszeczkę psychologicznie, to się gdzieś posypało. To znaczy nas kompletnie nie obchodzą, mam wrażenie. Znaczy gdzieś zupełnie tak. Słuchamy, bo słuchamy, bo te dialogi czasami są żywe, prawda? One są Michale, czas... mów za siebie, ja mnie obchodziły. Te postaci trochę mnie tak jednak nudzą. Natomiast tak jak mówię, pojedyncze są fajerwerki, jeśli chodzi o dialogi czasami. Ja mi jeszcze został przy dialogach, bo to akurat jeżeli mówimy o nowych technologiach, ja podziwiam scenarzystę, który też najmłodszy nie jest, zresztą jak i reżyser, w sposób dosyć płynny i łatwy wytłumaczyć, na czym polegają algorytmy w Google'ach, które szukają teraz treści, to jest akurat taka też mały samouczek dla nas. Rzeczywiście ja byłem pełen podziwu tego, że potrafią to tak miękko i włożyć w te dialogi. No, oczywiście walor edukacyjny w takim razie może tu być jakiś rzeczywiście, to się tak, zgadza. Ale jeżeli jesteśmy przy aktorstwie, czyli Juliette Binoche, o której już wspomnieliśmy, moim zdaniem wspaniała rola, przy okazji bardzo autoironiczna. Już nie chcę tutaj mówić, bo dialog o e-bookach i audiobookach. To tak, jest trochę też to taka. Na przykład fajnie, też ona gra trochę tak jakby siebie, tak? Taka aktorka, gra która... siebie, a też jednocześnie jest jakąś tam, to jest też taka gra z postacią, w którą z kolei grała też w filmie Sils Maria, w filmie poprzednim Mazajasa. Jako jej męża możemy podziwiać Caneta, mega gwiazdę kina francuskiego. Zresztą recenzowaliśmy już swego czasu film, w którym grał trochę podobny, chociaż nie, on tutaj nie przeżywa aż takiego kryzysu wieku średniego. Tam był rock'n'rollowcem przeżywającym kryzys wieku średniego. Tutaj gra takiego, trochę... walczącego z nowymi technologiami, albo będącymi otwarty na te nowe technologie i troszkę tak próbuje się w tym odnaleźć, łącznie z panią specjalistką digitalizacji. Tutaj zwłaszcza razem próbują się tutaj odnaleźć. No, bardzo dobra rola też rzeczywiście. Tak, więc aktorska absolutnie to się broni. Myślę, zresztą... Dziękowo też to można to potraktować naprawdę jako fajną, luźną komedię. Z pewnymi ambicjami oczywiście, bo jednak jakieś tam ambicje są. Myślę, że ci, którzy lubią kino, lubią tutaj czasem jakieś drugie dno, czy jakiś taki bardziej intelektualny gag, to myślę, że tutaj znajdą coś dla siebie na pewno. Ja może tylko jeszcze dodam, że reżyser, jeśli ktoś nie kojarzy, Olivier Zayas, to jest jednocześnie na przykład był autorem scenariusza do filmu Polańskiego Prawdziwa Historia, a poza tym też odpowiada za taki miniserial, który swoją drogą bardzo polecam, Carlos, wyprodukowany przez Canal Plus. Rzeczywiście dobra rzecz, trochę przeoczona w Polsce chyba, mało reklamowana, a naprawdę warto zobaczyć. Także to jest scenarzysta, reżyser z dorobkiem. I chociażby też dlatego, ale też dlatego, że dla dobrych dialogów i świetnej gry aktorskiej warto zobaczyć Podwójne życie już w kinach. Do następnego razu, do zobaczenia. Do zobaczenia.